sobota trzeciego tygodnia Wielkiego Postu. Obchodząc z radością doroczne przygotowanie do Wielkanocy, prosimy Cię, Boże, abyśmy coraz głębiej przeżywali misteria paschalne i radowali się pełnią ich owoców. Czas Wielkiego Postu to wyjątkowy czas. Pytamy, po co Wielki Post? Dzisiejsza kolekta mówi nam jasno. Przygotowujemy się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Misterium męki i śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa wprowadza nas w wielką radość i daje nam nadzieję życia wiecznego. Chrześcijaństwo to nie ponure życie, ale pełni radości czas wyczekiwania. Kościół chce, byśmy naszą codzienną postawą nieśli radość wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Czasem trudno o tą radość, czasem trudno o uśmiech do drugiego człowieka. Ale nasze chrześcijaństwo ma nam pokazywać, że bez względu na to, co się dzieje, w jakich sytuacjach jesteśmy i w wydarzeniach, jakie przeżywamy, wszędzie mamy nadzieję, że po chwilach trudów i doświadczeń przyjdzie radość paschalna, łaski życia wiecznego w niebie.